10 lat doświadczenia w 10 godzin. Zapraszam Was na szkolenie online Strategia Social Media. Po tych 10 godzinach będziecie certyfikowanym Social Media Ninja. To będzie dobre szkolenie online. Bierzmy się do pracy. Cześć chłopaki. Hej. Cześć. Cześć. Powodzenia. Cześć Paulina. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze, zasięgi. Co było pierwsze? Forma czy treść? Jak myślicie? Jako studenci Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych zastanawialiśmy się, co jest ważniejsze. Forma czy treść? Czy powinniśmy dostosować narzędzia do naszego przekazu, czy nasz przekaz do narzędzi? Narzędzia to forma, a przekaz to treść. To forma i treść razem składają się na pojęcie kontentu. To, za co najbardziej kocham Facebooka, to jego najbardziej interdyscyplinarna forma wypowiedzi. Pod względem formalnym na Facebooku możecie wszystko. Możecie wrzucić zdjęcie, film, zrobić live'a, ale też wrzucić krótki tekst, udostępnić, wrzucić link, bo nie tworzycie postów, tworzycie przede wszystkim przekaz. W przeciwieństwie do innych serwisów społecznościowych, które mają już swoją charakterystykę, na przykład Instagram, on ogranicza się do zdjęć. Najczęściej te zdjęcia są lifestyle'owe. W przypadku na przykład YouTube'a koncentrujemy się tutaj na filmach. Jest dużo większy próg wejścia, bo dużo trudniej jest zrobić film niż na przykład coś napisać. W przypadku LinkedIna nie wrzucamy tu na przykład treści rodzinnych, kotka. Skupiamy się na biznesie. To jest sektor biznesowy. W przypadku Twittera ilość znaków jest ograniczona. Łapiemy flow wtedy najczęściej, kiedy dużo innych osób o tym samym w tym samym czasie mówi. Dlatego odpowiadając na pytanie, co było pierwsze, forma czy treść, uważam, że treść jest ważniejsza niż forma. Powinniśmy dostosować narzędzia do naszego przekazu. Ale jest coś jeszcze ważniejszego. Coś, co odróżnia marketing od sztuki. Coś, co sprawia, że to nie jest sztuka dla sztuki. Coś, co sprawia, że marketing działa. Najważniejszy jest zasięg. Nazywam się Rahim Black i to będzie dobre szkolenie online. Po 10 godzinach będziecie certyfikowanymi social media ninja. Zróbmy sobie teraz plan szkolenia. Zaczniemy właśnie od zasięgu. Zasięg dzielimy na organiczny i płatny. Przekonacie się, że to są dwa zupełnie różne zasięgi, że zasięgów organicznych należy się uczyć, nawet jeżeli spadną do zera. Przekonacie się też, że czasami zasięg organiczny jest droższy niż płatny. Przede wszystkim się przekonacie, że to są dwa zupełnie różne zasięgi. Następnie, kiedy będziemy już wiedzieć, jak docierać do ludzi, zastanowimy się wspólnie, jak tworzyć przekaz, jak pisać, żeby porywać, jak pisać, żeby angażować. Potem dopiero dostosujemy narzędzia, dobierzemy odpowiednie formaty do naszego przekazu. Wiemy, co chcemy powiedzieć, więc teraz się zastanowimy, czy zrobimy to najlepiej za pomocą fotografii, filmu, tekstu, czy może jeszcze jakiejś innej formy wypowiedzi. Powiemy sobie o tych formatach, które najlepiej działają, aby potem nauczyć się tworzyć strategię. Przedstawię Wam metodykę tworzenia strategii. Metodykę ogarniania marketingu społecznościowego, czyli takie opatrzenia na to z lotu ptaka, takie kreatywno-strategiczne ujęcie marketingu społecznościowego. Zarówno poznacie metodykę, jak i poznacie strategię przyszłości. W tym roku dużo zmian wprowadzono w marketingu społecznościowym i opowiem Wam o tym, w jaki sposób te zmiany wpływają na następną dekadę w marketingu społecznościowym, czyli co będzie działać. Porozmawiamy o strategiach przyszłości. Żeby odpowiedzieć sobie teraz w dalszej części tego szkolenia na kluczowe pytanie. Po co to robię? Każdy ma inny cel w marketingu społecznościowym. Każdy jest tam z innego powodu. Ja przedstawię Wam 10 powodów, dla których jesteście w mediach społecznościowych. To może być marka osobista, to może być marka pracodawcy, to może być rekrutacja, to może być influencer marketing, to może być messenger marketing. Są różne cele, które możecie realizować za pomocą właśnie marketingu społecznościowego, bo największym fenomenem marketingu społecznościowego wydaje mi się dzisiaj to, że za pomocą social media marketingu jesteście w stanie odpowiedzieć na niemal każdy brief waszego klienta lub firmy, w której pracujecie. Przekonacie się, jak wiele możecie zrobić za pomocą marketingu społecznościowego, jak bardzo holistycznego podejścia marketing społecznościowy wymaga. Podczas tego szkolenia zrobimy sobie wspólnie aż 3 warsztaty. To szkolenie jest online, ale chciałbym, żebyś wspólnie ze mną wchodził w interakcję. Po pierwsze, chciałbym, żebyś na tym szkoleniu zaczął tworzyć. Przedstawię Ci kilka narzędzi, które umożliwią Ci jeszcze w trakcie szkolenia wprowadzenia kilku praktyk, stworzenia czegoś. Będę chciał Cię zainspirować do tego, żeby zacząć już w trakcie szkolenia działać.
Jeżeli chcesz wchodzić lepiej w interakcję, zadać mi pytanie, stworzyłem dla Was specjalną grupę. Grupę, która nazywa się Rahim Black Szkoli Online. To jest grupa zamknięta tylko dla certyfikowanych social media ninjów, którzy przechodzą to szkolenie. Jeżeli macie jakieś pytania, wchodzicie do tej grupy. W tej grupie zadajecie pytanie, jeżeli macie jakieś wątpliwości. W tej grupie też macie dostęp do tej prezentacji. Do ponad 900 slajdów, które możecie dokładnie zobaczyć, obejrzeć, zrobić tam notatki. Nie mam monopolu na prawdę, nie mam monopolu na pełną wiedzę. To szkolenie opiera się na 10 latach mojego doświadczenia. Dlatego poszczególne slajdy podzieliłem na różne kategorie. Niektóre są wnioskami, które wypływają z pytań, które będziemy w trakcie tego szkolenia zadawać. Niektóre są efektem moich wielu, wielu praktyk. Osobiście uważam, że tak to działa. Inne natomiast są zaleceniami Facebooka. Na oficjalnych stronach różnych mediów społecznościowych wskazane są zalecenia różnych serwisów, że tak albo tak. Z tymi slajdami raczej się nie dyskutuje. Natomiast marketing społecznościowy w dużej mierze jest sztuką. Ta sztuka polega na tym, że każdy widzi pewne rzeczy inaczej. Wiele z tych kwestii, które Wam dzisiaj przedstawię, będzie moją interpretacją. Jeżeli wzbudza to Wasze wątpliwości, porozmawiajmy o tym, ale mam nadzieję, że Was przekonam do tego, co wiem, że po wielu latach działa. Zatem jedziemy z tematem. Zaczynamy od pierwszego filaru, zasięgi.